Dość intensywnie pracowaliśmy, oprócz treningu poniedziałkowego, jednego, który był o charakterze takim rehabilitacyjnym, takim na charakterze rozbiegania, to już we wtorek były dwie jednostki treningowe, w środę jedna, dzisiaj mamy na głównej płycie, bo po raz pierwszy wchodzimy w tym tygodniu na główną płytę, jedna jednostka, no i jutro po porannym treningu o godzinie 9 wyjeżdżamy do Białegostoku. Wyjeżdżamy w grupie 17 zawodników. Nazwiska panów interesują, czy nie? Interesują. Skład też? Też. Zmiany. Niemożliwe. Wszystko jawne, ale nie będzie przecieków do Białegostoku? Więc dwóch bramkarzy, Małkowski, Szabotulski. Obrońcy Stano, Hernani, Markiewicz, Junior, Malarczyk. Pomocnicy Janiec, Puri, Lech, Jovanowicz, Sobolewski, Korzym, Edi. I trzech napastników, Niedziela, Jańczyk, Tataj. Ja wspomniałem, że dokoptowaliśmy zawodników młodej ekstraklasy, między innymi był Janiec w tym składzie. I tak uważamy, że po tych treningach, jakie odbyliśmy w tym mikrocyklu startowym, Janiec lepiej wyglądał od Kuby Bąka. Nie jest powiedziane, że na przykład w następnym meczu z Górnikiem czy z Lechem następni zawodnicy młodej ekstraklasy nie dokoptują do tej grupy jakby podstawowej. Uważam, że mamy na tyle wartościowych zawodników, bo nie ukrywam, że mielibyśmy dylemat, a może i nie, przed meczem z Arką, gdyby Malarczyk był w pełni dysponowany, prawdopodobnie by Malarczyk zagrał na bocznej obronie w meczu z Arką. Teraz jest w pełni zdrowy na 100% i wychodzi do gry. Na drugiej bocznej obronie prawdopodobnie wyjdzie Jacek Barkiewicz. I wcale nie uważam, że ta obrona ma być słabsza od tej obrony, która grała z Arką. Należy się tylko cieszyć, że mamy tak wyrównanych zawodników. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Myślę, że tego dowiemy się od trenera tuż przed meczem na odprawie. Myślę, że trener przeanalizuje dobre i słabsze momenty gry Jagiellonii i powie nam, jak mamy zagrać w tym meczu. Także myślę, że my się dowiemy tuż przed meczem, a w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie, to się okaże, jak zagram i w ogóle. To wszystko będzie to zależało od tego, czy mnie trener wystawi, ale myślę, że jakichś dużych zaburzeń nie powinno być, no nie? Tym bardziej, że też miałem przerwę po tej kontuzji, co tak niby wszedłem na jakiś tam lepszy poziom, no i zobaczymy, wszystko się okaże po meczu w sobotę. Myślę, że w każdym meczu jest szansa i z takim zamiarem też idziemy do Białegostoku i wszystko czas pokaże. No wiadomo, że presja zeszła z nas już tej niemocy, że nie możemy u nas na arenie Kielce wygrać meczu. W końcu się przełamaliśmy i trzeba się z tego cieszyć. Defensywa jest solidna, bramkarz jest niezły. W ataku są mocni. Mimo, że tych bramek za wiele nie strzelają, ale mają przecież, jakby nie było Franka z przodu, mają szybkie boki, mają ofensywnych bocznych obrońców, mają niezły środek, jest to poukładana drużyna. Z tym, że na pewno są w dołku psychicznym. Tam te zawirowania z ostatnich ich wyników, w jaki sposób muszą się odbić też na drużynie. Po naszej drużynie to było widać, że jak nie było wyniku, to oni byli przygaszeni, przygnębieni. I to chcemy wykorzystać tam na wyjeździe. Strzelić im bramkę albo dyktować warunki na boisku. To ich w jakiś sposób zdemobilizuje prawdopodobnie. Jakoś ich rozbije od wewnątrz. Bo nie chcemy w żaden sposób dopuścić, żeby się rozwinęli. Bo im jak się da dużo miejsca, to oni wykorzystają to.
Ty mnie na konia zawsze. Raz, raz, raz. No jeszcze troszeczkę, bo nie słyszę do końca. Panie Łukaszu, proszę akurat poprawić tam kamerę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bóg zapłać. No, pytam się, przynajmniej na